sortujemy. Rosja podjeżdża pod paliwo. Zaraz wyjeżdża w koło. To masz na wzór? A ja no, można dłuższą zrobić trochę, nie? Ja właśnie tak patrzę, chyba może iść tyle dłuższą, no nie? Bo na wisi, nie wisi, to wisi. A nie, to jest tam akurat do środka na ten kubeł ich, wiesz? A, to ta inna guma niż... To jest coś z tublachy tam wymontowałem. No, no. Ta gruba nie będzie? Nie. No bo to tak jest z dwóch stron idzie, nie? To jest cała, bo tutaj to prawie, że nie używa się tego, a z tej strony jest była rozwalona. No, no. A na, i na płasko przychodzi, nie ona? Tak? No tak, żeby ją dokręcać. No, no to może być tak grubsza. Tutaj podciąłem tą blachę, która była dorabiana, bo najprawdopodobniej ona zawadzała o tą rolkę, dlatego ta rolka cały czas nam tutaj blokowała. Bo ten kanał, wiadomo, jak się ciągnie, to nieraz on tu się przesuwa trochę do tyłu i musiał tą rolkę zawadzać. Teraz układam rolkę i gotowe. Co, masz gotowe te gumy? Tak. Co to robię teraz? Nie, żeby śruby od góry ci nie wypadły. Wsadzisz tam rękę? No. Tą jedną trzymam się. A i tak trzeba wejść do góry, bo do boku to by wypadało. Ja mogę wejść, tylko to byś musiał trzymać sobie. Tak? A wiem, chciałem to właśnie złapać na tą górną, bo to ciężko. Trzymać samemu. Ale to widzę, że to się będzie, tak? Dobra. Bo to nie złapię, to ty, idę do góry. No. Nie wiem, po co i czemu. Gdzie? I tu masz drugą, nie? To one są tu, o, w boku. To one tam się podały. A dopiero może to złapiemy, co? Ta, tutaj, no tak, najpierw te tutaj. No, żeby na jednych wisiało. W sumie ja bym to mógł przez ten otwór załapać, jakbym miał ten. Kuba tutaj jest na sortowniku, a ja muszę pojechać załadować ciężarówkę, bo przyjechała po ziemniaki przemysłowe. I akurat nie ma komu, także ja podjadę. Może ten kabel dzisiaj założę, jak będę miał chwilę. W sumie tak od rana planuję, bo mam kabel drugi do akumulatorów i do rozrusznika. I zobaczymy, czy nam to pomoże i ułatwi rozruch. Tir załadowany, uciekam teraz do gospodarstwa. Zważymy go, wypiszemy kwity i inne zajęcia. I sypiemy. Klocki nie mają uszu, dlatego muszę je tak wziąć na widły. Dowieźć tam na miejsce. Trochę schodzi z tym budowaniem, tym Lego. Lego mam już ułożone, tak to wygląda. Trochę było roboty, żeby to ułożyć. Tu w planie były płyty, w tym roku raczej nie będzie, za rok płyty rozłożymy. No i tutaj mamy teraz, gdzie były silosy, będziemy tutaj mogli sypać ziemniaki do sortowania i ziemniaki przemysłowe, w zależności od potrzeby. A tu mamy na dwa ułożone i tam.
Jeszcze mamy trochę klocków na hali tam, gdzie rzepak, i na tej hali tutaj, gdzie mamy dach zrobiony pianką, tam na bramie też jest ułożone, bo tam jest zboże obecnie. Jak zabierzemy zboże, to te klocki dołożymy jeszcze tutaj dalej. Tam teraz będziemy mogli sypać. Kiedyś słomę przywoziliśmy, ale słoma to się przesuwała. Myślę, że to będzie dużo trwalsze, a że nam się to udało kupić dosyć dobrze, bo to jest używane, ale jeszcze nam posłuży. W zawiesiach pourybały mi się te zatrzaski, ale mam te zatrzaski, tutaj wszystko jest całe, tylko śrubki muszę wymienić, bo to jest tak, muszę śrubki pozakładać. Zrobię to od razu, zanim się to zgubi. Tu mamy już przygotowane ziemniaki do klienta. Lili. Cześć, dzisiaj byłem na kursie. Na egzaminy miałem. Z trójfinału strażaka dali. No i zdałem egzaminy i teraz chcę kopać. No. I jak tam? Dobrze już wszystko? No to super. To działajcie. No, na razie tak. No, co będzie, bo jeszcze dwa zostały. Aha. No, no dali jakieś leczenia za. Dobra, jadę na pole moim ulubionym samochodem, tylko kluczyków nie mam. Kurczę. Wyjeżdżam z gospodarstwa, jadę kopać. Dzisiaj zaczynam trochę później. Mamy sobotę, ja miałem dzisiaj egzaminy na kurs podstawowy do OSP. Przed chwilą wróciłem. A jeszcze dzisiaj nie ma rosy, także zaczynamy trochę później kopanie na dwa kombajny, ale już kombajn jest zaprowadzony. Tylko wsiadam i działamy dalej. No i wjeżdżam na pole, będziemy kopiali tutaj poprzeczniak. Na polu, gdzie mamy ziemniaki frytkowe. No i kopiemy. Jedziemy teraz w koło. Całe pole, tu jest 50 hektarów. Tu mamy odmianę gale. My kopiemy to w koło. Chcemy już przygotować pole do kopania ziemniaków frytkowych. Już wkrótce będziemy kopali innowatora i fontanę. Tak wygląda fontana. Już widać, że umiera. I zaraz będzie do kopania. Tam dalej jest innowator. Blokowało taśmę. Ale wysypię teraz. Tutaj tak muszę zbiornik unieść, żeby zobaczyć, co się stało. Wysypię mu i pojedzie po ziemniaki do tego, do Sebastiana. Dobra. Pewnie coś wpadło na początku taśmy, jakiś kamień czy coś pod rolkę. Zaraz zobaczymy. Sypię tylko i... Dzisiaj jest gorąco też, mega. Do tyłu troszkę. Dobra. Wsypane. Podnieś się, ja muszę cofnąć, bo nie przejdzie, bo jest traktor na łuku, nie przejdzie mi przyczepa, podnieś. Podniesione mam. Dobra, wyjdę, zobacz, co się stało.
tutaj z tamtej strony. Ciekawe, czy z rolki nie spadła. Tak się nieraz dzieje, coś wpadnie i cała taśma stoi. Młotkiem muszę. Ale jeszcze taśma zeszła z rolki, muszę włączyć wałek. Ciekawe, czy wskoczy. Wskoczyła. Jest. Wskoczyła. Jest dobrze. Idziemy dalej. Wracam już teraz. Poprzeczniaki są zrobione, a czy zrobione? Tam objechaliśmy od asfaltu, tam od pola i teraz wracam wzdłuż pola, wzdłuż rządku, bo tutaj jest już innowator, a tu jeszcze jest posadzona gala. Jest tak zrobione dlatego, żeby można było pole kopać w koło. Będzie się dopytać? No i mam pełny. No jadę, gdzie pan, jadę. To zbiornik nie wejdzie. A nie. Już Lucjan jedzie. Na przydmu wysypie i będzie miał pełno. Sebastian jest na drugiej stronie, po przeciwnej stronie pola. No i już jest. Taki jeszcze musimy zrobić z nim porządek. Jeszcze kawałek do przodu. Jeszcze. Dobra. Odjechał, nie weszło wszystko, teraz podjeżdża pumą. Dobra. Dobra, gotowe. Jedziemy dalej. No i już jadę ścianą wzdłuż asfaltu. Tak to wygląda z tej strony. Już przyjechał kolejny transport. A ja teraz jadę tutaj sobie drugą ścianą, wezmę, mam chyba uchwyt na kamerę z tego, co mi się kojarzy w busie, taki na głowę przyniosę go i zamontuję. Dobra, mamy już pełny zbiorniczek, będziemy wysypywać. Włączamy wałek. Sypiemy. Lekko
podciągam, żeby była mniejsza górka. Bo jak jest duża górka, to wtedy ziemniaki spadają przy podnoszeniu i podjeżdża pumą i będzie miał pełna zaraz. Dobra, sypiemy najpierw naprzód. Kurczę. Przodu. Jeszcze na sam środek. Jeszcze. Dobra. Dobra, masz pełno, możesz jechać. Teraz plandeka. Okej. I jedziemy dalej. Na dół. Mam kolejny zbiornik do wysypania. Wyłączamy wałek. Jedziemy dalej. Jeszcze 12 rządków, czyli trzeba będzie zrobić 6 przejazdów. Za mną będzie 5, czyli tak na dwa kombajny to musimy zrobić 1-2 razy w koło, a drugi 3. Teraz jadę znowu od asfaltu. Na razie fajnie idzie. Sucho jest. Kurzy się mocno. Ale jakoś hektary ubywają i tony przybywają. I kolejny zbiorniczek. Jedzie już. Podejrzewam, że teraz jak mu wsypię, to będzie już miał pełno.
Dobra. Trochę do tyłu daj. Nie wejdzie. Odjechać tam, żeby dosypać? Dawaj, bo nie weszło już, muszę opróżnić. Dobra, jadę, to muszę na końcu zawrócić, za wąsko. Podjechał Wajon. Wracamy, dojechaliśmy do końca pola, muszę kawałek cofnąć i wjeżdżam teraz tutaj. Że już następny transport przyjechał, także nadążają, to dobrze. Bo te ziemniaki popakujemy prosto w skrzynię palety, teraz to kopiemy i idą na sprzedaż od razu. Co któraś przyczepa staje pod bunkier i sypiemy to do skrzynią palet. A te, które wiadomo, bunkier tyle nie przerobi, co my wykopiemy, to sypiemy je na plac, na ten murek, co tam ułożyłem z tych klocków Lego. Myślę, że w tygodniu te ziemniaki zabiorą od nas. Ja od tej strony to mamy masakrę poprzeczniak, bo cały był zryty przez dziki. I nawet już takie redliny się źle kopie, bo nieraz coś się pcha, coś zawsze tam wejdzie. Między krój i tak to się nieraz ciągnie. Ale to było oszacowane, także nam zapłacili to odszkodowanie, także nie tyle co trzeba, ale zawsze to coś. Lepiej by było, jakby tutaj dziki tego nie zniszczyły. Dobrze, że nam nie weszły tam we frytkę, w ogóle tylko gale ryły tutaj na poprzeczniaku. Chyba im nie smakuje frytka, tak jak ta gala. Metry kurwa wapnu białe rozsypane na drodze. Tutaj był rzepak, tam jęczmień o zimy i ten cały poprzeczniak, znaczy cały, no praktycznie cały, ta część w sumie najbardziej, tu prawie, że nie ma ziemniaków na skopie. Wszystko zryte jest, pusto na stole. No a że płotniki przednie mam, no to wyglądam jak wyglądam, no. I kolejny przejazd. Sebastian jest na tamtym rogu. I zostało jeszcze nam dwa przejazdy od tej strony. I mamy pełny zbiorniczek. Wyłączamy wałek. Z taśmy już zeszło. Trochę taśmę podciągam, bo jak jest to, jak mówiłem, górka, to się zsypują. I mam dwa transporty. Widzę, z tyłu John Deere już stoi w gotowości. Tak powinno być, że następny ciągnik jest w gotowości, jak wiemy, że tutaj nam wszystko nie wejdzie. Wtedy jest płynność, kombajny nie stoją. Tu troszkę tylko muszę dosypać i już pojedzie. W
troszkę jeszcze przybliżymy. Do tyłu troszkę daj. Daj troszkę do tyłu. Nie mogę już przybliżyć. Jeszcze trochę mogę. Dobra. Dobra, bo się będą sypać. I kolejny podjeżdża. John Deere ciąga tą żółtą PTS-12. Przejdzie? Przejdzie. Bardzo ładna pogoda jest, naprawdę jak na wrzesień dzisiaj mamy. Dobra. Mogę mu na tył nasypać też. A już. Powinienem mu nasypać na tył. No dzisiaj tak kurde ze skoku też. W tym roku mało kopałem, ale zaraz zacznę kopać. Czemu nie mogę podnieść go? A nie mogę go podnieść, bo zaczep jest złożony. No. Teraz mogę i... Dąbeczka na dół. I kopiemy dalej. Jakby tak szło jak dzisiaj, to by hektary ubywały, bo naprawdę fajnie idzie. No i jedzie. Naładowany. Zostały 4 rządki, także muszę się wrócić, a tam są jeszcze 2, to już Sebastian nie weźmie. Będę miał pełno, widzę, że już jedzie John Deere'em. W następnym roku tu będziemy sadzić ziemniaki po lewej stronie, po jęczmieniu. Jeszcze raz, to ja przyjdę tam na górę, zobaczę. Coś tam mi wpadło. Zajmę. W tamtą stronę będę musiał na pusto wrócić. I poprzecznik będzie wykopany, tylko zostanie nam jeszcze tam kawałek. Zatrzymuję się, bo podniosłem to, bo mi się zapchało i dlatego. Teraz ruszę. Czujnik jest nisko, trzeba go trochę unieść do góry. Tutaj gala jest ładna, parcha nie ma, elegancka.
elegancko. Jeszcze na środek trzeba mu dosypać i będzie pełno. A czy mamy jeszcze dosypać? Jeszcze na środek trochę ci wejdzie. Okej. Coś się Sebastianowi chyba stało, bo stoi. Muszę go tutaj ominąć. Co się stało? Nie rozumiem. Wiesz, że nakurzyłeś mi do traktora. A ten, no ta taśma staje i zobacz, ta jak pochodzi. Piszczy? Gdzieś jak chodzi, jakby przepływ miała za mały i dlatego tamta staje. Ta jedna się kręci, a tamte stoją. I czemu tak? I włączy się, wyłączy się i chodzi. Może coś blokuje, może coś blokuje tą taśmę, bo one są położone szeregowo olejem. Jak ta będzie miała ciężko, to tamta może też coś. Ale to włączy się, włączy i będzie chodzić. No to jest ta cewka, nie? No. No i ogólnie jesteś jak coś tak... Patrz. A tamte napędy jak chodzą? Które? Z tamtej strony? Nie wiem czemu ten łańcuch w ogóle taki jest po piłku. Ale jest, no bo tu łapie te koło rzeźbi, ale to trzeba go wymieć, bo jest wyciągnięty już, trzeba dać nowy. Weź wyłącz. Wyłącz. Już jest koło wyrąbane i wyciągnięty łańcuch i dlatego go tak bierze, ale to żeby tu zablokować, bo tam jeszcze jest chyba drugi łańcuch, nie? No, z drugiej strony. Może tamten próbuje. No ale tu na pewno. No, tu nie ma się do czego przypierdolić, trzeba iść z drugiej strony. Ale łańcuch do wymiany. Tam kiedyś tam szukałem. Dobra i kopię dalej te rządki. Tam coś jest z tą taśmą, że mu się zatrzymuje, ale wygląda na to, że jest taki błąd, błąd. Przyczyna jest jakaś mechaniczna, bo chodzi o to, że zatrzyma się, włączymy, wyłączymy i startuje. I jak jest zablokowana, słychać obciążenie hydrauliki, tak? Albo może ten hydromotor się w środku blokuje, albo ten łańcuch może gdzieś ząb podchodzi, tak sobie myślę. Zaczniemy od wymiany tego łańcucha. Mam tutaj już wykopane te dwa skrajne. I przejeżdżam teraz tam od asfaltu. Ostatni przejazd ciągnę i będzie koniec w sumie. No i jeszcze tam jest przejazd, chyba z tego co pamiętam. Tam Sebastian dosypuje, widać. Żółty dosypuje. Dobra. No i tu zostało jeszcze dwa rządki od asfaltu. Dzisiaj ładna akcja, taka szybka, kurczę, na ten poprzeczniak. I będzie wykopany też. I rzędzir pojechał, pełno ma. Posypali resztę nawaje. I tu jadę ostatnim przejazdem, dwa rządki od brzegu. Już mamy to pole zaczęte, fajnie teraz tylko czekać, umówić dostawy na innowatora i go kopać, bo to są dostawy od razu z pola. No i dojeżdżamy do końca i tutaj teraz dwa rządki zostały jeszcze dla mnie. I tam wrócimy, będzie koniec. Są dwa czy cztery? Jak są cztery, to ja wrócę, a później Sebastian, czyli w ogóle nie ma. Tam już nie ma rządków dla mnie? Jechać na pusto tam do końca i wrócić. A to już nie ma rządków dla mnie, muszę tam na pusto jechać i wrócić, nie powiem. I będziemy mieli wykopane, jeżeli chodzi o poprzecznik na tym polu. Wajon możesz jechać, bo ten, bo zmieścimy to. Dobra, to jadę. Na razie. Zapchała się taśma z odpadami. Ruszyło. No i skończyliśmy.
czyścimy kombajny, wóz serwisowy wyjeżdża już do gospodarstwa, my czyścimy kombajny i też się zbieramy. Trzeba jeszcze wysypać końcówkę. Musi mi podjechać, żeby tą końcówkę wysypał. Marek, zbijamy interes. Dobra, sobie dojadę. Wysypane, odjeżdżamy, się zwijamy. Zbiornik. Jedna szyba biegała pusta, ale trudno. Ważne, że mamy poprzecznik wykopany. W sobotę skończyliśmy 2 godziny przed czasem. Jest 18 godzina. Zazwyczaj kopiemy do 20, także jest super. Sebastian pojedzie pierwszy, ja za nim. Za chwilę będziemy w gospodarstwie. Gdzieś z pół godziny drogi mamy ciągnikiem. No i jesteśmy na pracy. Sebastian się obrócił, ja również się obrócę. Staniemy obok siebie, ciągnikami do przodu, bo jutro jest niedziela, dzień wolny. Koła postujemy. Paweł, to już tak wyzdrowiałeś na poważnie? Bo widzowie się pytają. No ile wróciłeś? No nie wiem, do wypłaty pójdę z powrotem, pak, na chorobowe. Jak to pracownik majowy. Ale teraz nie mamy maja, tylko wrzesień. Tylko mamy wrzesień teraz, pan. Nie, no dopóki coś nie pęknie, to będę pracował.